Siema, siemanko. Witam was 14 marca. Powoli zaczynamy zasiewy jęczmienia browarnego. Michał tam już sieje. Ja jadę, bo tutaj właśnie mamy jedną taką działkę, która była zorana i teraz trzeba to mu uprawić przed sianiem. Reszta tutaj jest po chorszu, więc Michał prosto w to sieje. Coś go gdzieś nie widać. Nie wiem, na których działkach jest, pewnie tam od końca zaczął. My mamy tutaj jakieś 1,5 hektara. Muszę to, mówię, z wierzchu przerównać troszkę, żeby, wiadomo, wierzch wyschnie, lepiej mu się to wsieje i lepiej utrzyma głębokość siewu i wszystko. No i po drugie, szybciej będzie jeździł, prawda, jak będzie troszkę równiej. Nie zaczepiałem z przodu lemkena kwarca, gdyż na te 1,5 hektara to tak szczerze już mi się nie chciało. A co później, co jak tam, no to najwyżej wtedy się to zapnie. Z tyłu oczywiście dobrze znany 6-metrowy lemken Korun System. A jeszcze, wiadomo, no przed sezonem takie wstępne, znaczy ja to mogę teraz tak nazwać, przed pierwszym wyjazdem, no powymieniałem redliczki, wiadomo, posmarowane, cały tylny tuz. Tam jest chyba, jak się nie mylę, 2, 4, 6, 8 albo 10 kalamitek. Z przodu TLS. Także posmarowałem. No mówię, zeszło mi to trochę. No i tak, i wymiana jeszcze tych redliczek. Niektóre nowe, niektóre obróciłem. No i chwilę mi to zeszło, wiadomo. Także powoli zajeżdżam. Będę się rozkładał, coś tam będę działał. Raz najwyżej przejadę sobie, ustawię sobie agregat tak, jak to ma być. No i wtedy połączymy się, będziemy działać dalej. Dobra, ja już pole obleciałem sobie dookoła. Bruzdy pozasuwałem troszkę płytko. Ustawiłem agregat oczywiście. Mówię, dałem go jak najpłycej, tylko to możliwe. Także lecimy. Przypominają się stare, dobre czasy. Jak pierwszy raz, jak w ogóle na początku, właśnie nie mieliśmy tutaj ani żadnego agregatu z przodu, ani nic, i trzeba było właśnie się tak bujać po tych skibach, po tym wszystkim. No trzeba było się troszkę uskakać, wiadomo, przyszedł kwarc na przód, no to on już zrobił piękną robotę, no to wtedy już jeździ jak cesarz, jak to się mówi. Ale teraz, mówię, na te 1,5 hektara, szkoda to było czepiać. Tu gdzieś troszkę lżejsza, jest taka bardziej, się rozsypał się ten łaz. Patrzcie, co się z tyłu dzieje, jak się kurzy. Mówię, ja mam tylko z wierzchu przerównać, także gdzieś delikatnie, jak zostanie przykładowo ślad po kole. Spulchniacze tutaj właśnie za oponami też podniesione do góry, gdyż nie są teraz, jak to się mówi, potrzebne. Mówię, nawet to bardzo fajnie ktoś to zaorał, także. Bo to nowy kawałek, więc fajnie się to nawet prosto uprawia, mówię. Tylko z wierzchu włókami ciągnę. Troszkę je bardziej podkręciłem, żeby się nie poddawały na tych amortyzatorach i jeżdżę. No, powiem wam, dawno już nie było tak, że się musiałem tyle naskakać, kurde, powiem wam, że jakby tak przyszło teraz wszystko jeździć, o masakra. Dalej by trzeba było chodzić gdzieś na jakieś masaże pleców po sezonie. Mówię, sucho, bardzo jest sucho na polu. I też staram się nie wyciągać tej wilgoci, która jest tam gdzieś głębiej. Teoretycznie zapowiadają na środę opady deszczu, a co to będzie, jak to będzie? Będę nawracał najwyżej z wykorzystaniem drogi, bo widzę, że jak sucho i nic nie wyciągam, drogi nie niszczę, no to będę na nią wyjeżdżał, żeby tych poprzeczniaków też nie zaklepywać. Potem tylko zrobię ile trzeba będzie, jak to także
Michałowi też było do poprzeczniaków, wiedział dokąd siać, żeby nie było nasiewek. I ten, i... Mówię, tak to wygląda. Porównamy, jaki będzie jęczmień tutaj, a jaki będzie tam po samym agregacie. Choć tak naprawdę przypuszczam, że tak to samo, na taką głębokość, jak tu było zorane, to Michał na taką samą głębokość jechał Porsche'em, także to teoretycznie będzie to samo, ale no sam fakt tego, ziemia odwrócona, skiba, która skruszała, a tam będziemy mieli dla porównania, oj, tu coś nierówno, trzeba zwolnić, a tam będzie, znaczy, a tutaj będzie skiba, która jest odwrócona, ziemia, która była odwrócona, skiba do górnogami, a tam będzie no kompletnie inny system, nie? Tam po kukurydze zostały tylko, jak to się mówi, grudki, to się fajnie teraz rozpadło, jest równo, także tam nawet nie będę jeździł. No to mówię, jeszcze zostało może z 4 przejazdy i kawałek skończony, jak to się mówi. Ale jest biało od nawozu, jest, także jęczmień to ma być pierwszej sorty. Ogólnie może się zatrzymamy, najwyżej wam pokażę, jak to wszystko wygląda po tym agregacie. Sprzęt znacie, to nie będę wam przedstawiał. Oj, tak łatwo. Tak łatwo. Choć tak szczerze, jak tak patrząc, wyszedł ostatni agregat, no dwa zęby narzucam, ale włóka idzie równo. Bajka, mniejsza w to. Mówię, troszkę włóka garnie, żeby to wyrównać. Fajnie, nie robię głęboko. Jest wilgoć, zarębiście to przeschnie. Odsłonię może. To przeschnie i to będzie fajnie, bo to dzisiaj będzie wszystko siane. Bajka. Nie, no tak wygląda. Nie jest źle, nie? Równiusieńko. No i tak jak widzicie, noga się nie zapada. Jest to tak wszystko, tyle bo ile. Czyli tak jak mamy porównanie, tutaj równo. No a tu jest skiba, no to... Trzeba to po prostu pozarównywać, powinno być gites. Korundzik daje radę, fajnie. Fajnie, no wiadomo, jedyny minus, gdy jest mokro, wałki się zalepiają, teraz wam tego nie pokażę, bo mówię, jest sucho, jest prędkość, także to się wszystko czyści samo siłą odśrodkową, ale gdy jest mokro, to po prostu tutaj to wszystko jest nabite, trzeba to czyścić, brechą drzeć. No jak były mokre lata, no to tak trzeba było, no było ciężko, ale dawało się radę, kurde, nie takie rzeczy się robiło, jak to się mówi. Dobra, nie ma co gadać, trzeba jechać, bo mam jechać jeszcze na Radymno z nawozami, także... Dobra, gra? Chyba gra. Kamera powinna być ok. Lecimy w przedziale między 8 a 12 na godzinę, zależy gdzie i czy się da. Tak, 12 na godzinę, ale tutaj troszkę bardziej tak strzeliście, nie rozsypało się, to trzeba tak do 10 zejść.
pomimo ujemnych temperatur, jakie występowały w zeszłym tygodniu, wszystkie uprawy już mega mocno żyją, także wszystkie, jak wiadomo, wszyscy chyba już wszystko pozasilali, czy tam pszenice, czy rzepaki, czy jakieś tam inne zboża, wszystko zasilone. No więc pora brać się za jakieś wiadomo, wiosenne uprawki, wiosenne siewy, gdyż no ten tydzień, który właśnie się dzisiaj rozpoczyna, no bo poniedziałek, najcięższy dzień tygodnia. Już wiem, bo mi uciekło. Po prostu przychodzi dodatnia temperatura i w dzień, i w nocy, także śmiało można brać się za zasiewy. W środę zapowiadają jakiś deszczyk, więc na pewno takie sianie, akurat troszkę ziemia się obleży obecnie z wierzchu, potem troszkę deszczyk i można powiedzieć, że warunki powinny być idealne. Mówię, potem was jeszcze może uda mi się nagrać, jak będzie chwila, jak wygląda siew, choć po innych, ogólnie po filmach, które są na kanale, które są poniżej, to na pewno już widzieliście, ale zobaczymy, no może coś się uda złapać, zobaczymy, jak będzie z robotą, jak to wszystko będzie wyglądało, ile mi tam zejdzie na rady mnie, bo tam też jest troszkę do posiania nawozu, ale raczej będę się ładował tutaj z sośnicy, nie ma sensu, żeby ktoś tam za mną jechał. Więc pewnie będę jeździł, ładował się z placu. Będę dojeżdżał tak jak najdalej te poprzeczniaki, żeby po prostu w każdą stronę to było zasunięte, a nie była a agregat, żeby nie był głęboko puszczany po prostu, bo wiadomo, jeśli bruzdę trzeba zasunąć, no to trzeba ten agregat też dać niżej, a ja po prostu przeleciałem to w poprzek, teraz przelecę każdą bruzdę wzdłużnie i będzie płycej, a wyrównane. Po prostu ściągnę tą wierzchną warstwę, przesunę ją dalej i już. Po co to drzeć tutaj głęboko, żeby tylko po długości pozasuwać. Znaczy po długości po poprzeczniakach. No. A ma być równo, jak wiadomo, bo czy to potem opryskiwaczem, czy potem mi kosić, ma być wygodnie. Ramkę robimy po długości, znaczy ramkę robimy chyba, jak dobrze pamiętam, 2,5 przejazda, tak? 12, tak, 2,5 przejazda robimy ramkę. Przypuszczam, że na czarnej ziemi, no to świata nie będzie widać, jak będziemy uprawiać. Bo inne lata było tak, że po prostu jeździłem na nawigacji, gdyż no nie było widać tego bocznego przejazdu, jak z przedniego agregatu, jak się kurzyło, no to... Nic nie było widać. Dobra, krzaki. Po krzakach nie będziemy jeździć. Co jeszcze muszę zrobić? Boczne pola zabezpieczają się do środkowych takim prętem specjalnym, tam są takie zamki. Te pręty no niestety mają to do siebie, że strzelają. No i tak szczerze, no to widzę, że w zeszłym roku strzeliły mi dwa. Na to wychodzi, bo nie ma ani jednego, ani drugiego. Więc będzie trzeba to najwyżej zrobić. To jest akurat bolączka chyba tych agregatów, że to strzela. Tak samo jak i te podłużne lagi, które trzymają całe pola, można to tak nazwać, pola brony. To też jest, ma duże naprężenia, też strzela. Wymieniliśmy parę. Jak to się mówi, no nawet za, to ja bym, to było z 3 strzeliły mi osobiście, jakoś tak. Tego co pamiętam, ale mówię, to wszystko poszło od razu, nowe wymienione,
No i na kolejne ileś lat, nie wiem ile, jest spokój. Zostały chyba jeszcze... Musiałbym zobaczyć. Nie, już wszystkie są chyba wymienione były. Bo tak widzę po farbie, że jest w miarę... W miarę świeższa niż rama agregatu. Dziewięć jakoś tak. To my tu mamy akurat 2,5 przejazda zostało, jest ok, plus poprzeczki, plus tam za śliwkami jeszcze i bierzemy się za inną robotę. Dobra, z uprawy to będzie tyle, widzimy się w kolejnej części dnia. Także witam was z pokładu forterki, tu jakieś kanapeczki to sobie schowam. Zaraz moment, muszę zobaczyć w którą stronę. Dobra, w tą. Maszynka się nam rozkłada. Dobra, gra i buczy. Także co, jedyneczka, wrzucamy wszystkie połówki, żeby to mi nie przeszkadzało, tura wywalę do góry, bo mi on przeszkadza, ten szpit co prawda też tak trochę będzie sterczał do góry, ale jest, teraz tylko włóki, żeby mi nie ciągnęły. No i lecimy, jakieś damy mu z 1500. Dobra, to jest podniesione już na maksa. 1300 mu wystarczy. No i cykamy powolutku, cykamy sobie. Ale widzę, wsiało się zarębiście. Także jak widzicie, lecimy z tematem. Wałujemy jęczmień. Jest ok, posiany, także teraz go tylko przywałować. Nie jeżdżę szybko, jakieś 1500 obrotów, drugi bieg. Bez żadnej połówki, bez niczego. Także na zającu. O, tak sobie spokojnie lecimy. Jest fajnie, równo. Tam jeździłem troszkę wolniej. A tutaj muszę jeździć szybciej, gdyż jest to świeżo wsiane. Po prostu jeszcze wilgotniejsza gleba jest na wierzchu. I żeby po prostu nie obklejało żadnego wału, ani nic, ani jadąc wolniej, prawda, no bardziej coś tam się troszkę obiera z tego co zauważyłem, a jak jadę właśnie szybciej, to jest ok. Nie wiem jakie to są prędkości, myślę 8 na godzinę szybciej nie jadę, coś takiego. Powiem, na nawrotach jest troszkę gorzej, bo na nawrotach. Gorzej jest nawracać, wiadomo, troszkę, no, większa prędkość i tak dalej, ale cyk, połóweczki, dwa razy schodzimy w dół, troszkę tu, potem tu i bajka, bajka. Maszyna 620, mały Guter Major,
Zresztą zatrzymam się. Zatrzymam się, pokażę wam jak to w ogóle wygląda, jak to wsiane. Powiem wam, w tym roku wsiało się Mistrzostwo Świata. Wszystko jest przykryte fajnie. Jest. Jest luks. Różnica nawet po tym, po jak się chodzi normalnie, jak się stąpa tutaj po tej ziemi, no to jest duża różnica między przewałowanym a niewałowanym. Jeździmy prawie na pełną szerokość, także tak bez nawigacji, tak jest dobrze. Tak jak mówię, to już końcóweczka. Myślałem, że jeszcze złapię Michała, nagram go jak sieje, ale no nie zdążyłem, akurat byłem tam, cztery kawałki chyba i tam ostatni. I akurat jak z tamtego wracałem na ten, no to on już akurat kończył poprzeczkę i pojechał. Może na rady mnie uda się go złapać. Także jak to powiedział klasyk, jest jeżdżenia. Jest jeżdżenia i ten. Ale mówię, no, dajemy sobie radę na spokojnie we dwóch. Działamy jakoś bezstresowo. Tak to wszystko wygląda. Tu mamy oczywiście zabezpieczenie transportowe, które się przekłada tutaj, ale z racji tego, że rozdzielacze nam w ciągnikach dobrze trzymają, szczerze nie używam tego, bo co kawałek zakładaj, ściągaj. Jest to bez sensu, szczególnie że hydraulika trzyma, mówię, koła całkiem w górze. Włóki też podniesione jak najwyżej się da, gdyż no nie są potrzebne teraz, prawda? Jak jest wsiane, no to my mamy tylko to dognieść, a nie równać coś przed sobą, dlatego stąd tutaj jest na podnośniku troszkę wyżej zadarte. Z automatu też te włóki poszły do góry. Dobra, nie ma co gadać. Siadamy w czerwoną strzałę i jedziemy dalej. Suniemy się powolutku do przodu i jak to się mówi, widać już koniec. Po nocach nie będziemy robić, gdyż no można narobić nakładek, wiadomo, akurat Michał też już zjechał na bazę, ja też zaraz zjeżdżam, więc tak to wygląda. Akurat tak się trafiło, że wołuję ten kawałek, co prędzej pokazywałem wam na nim uprawę. Mówię, bardzo ładnie łaz jest w tym roku przemarzł i po prostu bardzo fajnie wysechł. Muszę tak troszkę w prawo, troszkę w lewo i koniec końców trafię w ścieżkę. Potem tylko dwa razy poprzeczka i tyle. Dobra, jedna połóweczka. Zaraz wbijamy drugiego żółwika, ok. Znaczy wyłączamy drugiego żółwika i ogień. Która oczywiście zadarłem do góry, gdyż po prostu lepsza jest widoczność. Lepiej jakoś mi się tak jeździ, więc daję go po prostu do góry. Dobra, ja sobie spokojnie tutaj zakończę to pole, tę ramkę. Najwyżej jak jeszcze coś będzie ciekawego, to wam dogram.